Przed rozpoczęciem właściwego materiału chciałbym Cię zachęcić do zostawienia łapki w górę. Jest to nowa seria na kanale, także chciałbym zobaczyć, ile osób jest zainteresowanych czymś takim na tym kanale. Nie przedłużając, zapraszam Was już do właściwego materiału. Intel Extreme Masters 2014, w skrócie IM, miał miejsce od 13 do 16 marca 2014 roku w katowickim Spodku. W puli pieniężnej całego wydarzenia była kwota 250 tysięcy dolarów. W map poolu wówczas nie było map takich jak Overpass, Cash czy też Cobblestone. Po wielu kwalifikacjach ostatecznie grupy wyglądały następująco. Grupa A. Virtus Pro w składzie Neo, Snax, Pasha, Tas oraz Biali. Hellraiser w składzie Angel, Adren, Dosia, Kusher, Markelov. Titan w składzie Existence, Scream, NBK, Shock, Smith. Oraz Mouseforce w składzie Legia, Kalian, Chris J, Tizian oraz Tapsen. Grupa B. 3D Max w składzie AZ, Glavy, Pimp, Rals oraz MSL. Team LDLC w składzie Apex, Happy, Kelly, Maniac oraz Uzi. Ninjas in Pyjamas w składzie Freeberg, Forest, Getright, Exist oraz Fiflaren. Oraz Voxe Minor w składzie AZR, Spongy, Havok, Sniper oraz Top Gun. Grupa C. Fnatic w składzie Devilwalk, JW, Flusha, Pronax oraz Schneider. Reason Gaming w składzie AXR, Lome, Freeze, Karrigan oraz SMF. Team Dignitas w składzie Fetish, Zypex, Device, Dupri, Cajun B oraz FreeK2. Oraz Team IY Power w składzie AZK, Adren, Skadoodle, Dazed oraz Anger. No i ostatnia, grupa D. Natus Vincere w składzie Zeus, Starik, Sist, Guardian oraz Edward. LGB Esports w składzie Dennis, Olof Meister, Twist, Saip oraz Creams. Complexity Gaming w składzie Hiko, Nothing, Swag, Shongares, Semphis oraz Clan Mystic w składzie Kiyoshima, KNS, Hearts, GMX oraz SF. Z grupy A udało się wyjść Virtus Pro oraz Hellraisers, z grupy B wyszli Ninjas in Pyjamas oraz Team LDLC, z grupy C do ćwierćfinału dostali się Team Dignitas oraz Fnatic, a z grupy D LGB Esports oraz Complexity Gaming. Ćwierćfinały rozpoczęły się od spotkania Ninjas in Pyjamas vs Complexity Gaming, które zakończyły się zwycięstwem zawodników NIP-u 2-1. Do kolejnego starcia doszło pomiędzy Team Dignitas a Hellraisers, gdzie Dignitas wygrało gładko 2-0. Trzecim pojedynkiem w ćwierćfinale był mecz Virtus Pro vs Team LDLC, który zakończył się zwycięstwem naszych rodaków wynikiem 2-0. Czwartym meczem, jaki mieliśmy okazję oglądać, było starcie pomiędzy Fnatic a LGB Esports, gdzie Fnatic uległo 2-1. Po meczach ćwierćfinałowych przyszedł czas na półfinały. W pierwszym pojedynku jednej drugiej finału zmierzyły się drużyny Ninjas in Pyjamas vs Team Dignitas, gdzie Szwedzi w miarę gładko wygrali 2-0. Drugim meczem było starcie Virtus Pro vs LGB Esports, gdzie po męczarniach wygrał zespół Virtus Pro wynikiem 2-1. Po tak dalekiej, niełatwej drodze przyszedł czas na finały pomiędzy graczami Virtus Pro a Szwedami z Ninjas in Pyjamas. Ostatecznie Polacy dość gładko wygrali 2-0 w mapach, zdobywając przy tym miano najlepszej drużyny na świecie i 100 tysięcy dolarów. A dream for every gamer in the world to come here and play in front of you. The atmosphere is electric. One of those goosebump moments. The nerd chills were definitely out in full force. This is a moment that every player, every caster, every fan dreams of. Welcome to the Intel Extreme Masters World Championship. You are amazing. This on the final day promises to be nothing short of spectacular. Virtus Pro, they had to qualify for this tournament and they make it here to the grand final against NIP, some Swedish legend. What's next? He's walking around and just walking in a stack toward the land. He gets a double hat trick of red. Ladies and gentlemen, put your hands together for your EMS World Academy 10 champions, Virtus Pro!
A ja dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że on się wam spodobał. Zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Dajcie swoje komentarze, swoje propozycje do następnego odcinka i w sumie to chyba tyle. Obczajcie wszystkie social media tam w opisie i do następnego odcinka. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie.